I też witam Was, drodzy parafianie, którzy tutaj przychodzicie w każdą niedzielę. Niech ta msza święta będzie na chwałę Boga i dla naszego dobra. A teraz wysłuchajmy listu, który skierował do nas biskup Andrzej. Chicago, dnia 5 czerwca 2016 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebne czy zbignienie, drogi bracia. Dziś szczególnie łączę się w duchowym dziękczynieniu Bogu za dar powołania do kapłaństwa przewielebnego Ojca, który podejmuje Ojciec na nowo każdego dnia przez ostatnie 25 lat. Tym większa to radość dla wspólnoty Kościoła powszechnego i lokalnego oraz dla rodziny Radia Maryja, gdyż wpisuje się w tegoroczne uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Niestety wcześniej złożone zobowiązania duszpasterskie nie pozwalają mi na uczestnictwo w uroczystej mszy świętej jubileuszowej i w przygotowanym z tej okazji poczęstunku. Dlatego pragnę przesłać życzenia i zapewnić o mojej duchowej więzi i modlitwie w tym szczególnym dla Ojca czasie pamiątki wybrania na ucznia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z okazji srebrnego jubileuszu pragnę życzyć przewielebnemu Ojcu wytrwałości w pogłębianiu wiary, miłości do Boga i bliźniego oraz nadziei, które niech rodzą się w kapłańskim sercu i niech dają niestrudzony zabaw i pasję w służbie duszpasterskiej siostrom i braciom w Chrystusie na dalsze lata posługi winnicy pańskiej. Niech kolejne jubileusze, świadczące o wielkim zaufaniu, złożonym na ręce Ojca Jubilata przez Bożą opatrzność, będą nagrodą za pokorną służbę i miłość do Chrystusa, do Kościoła Świętego i naszej kochanej Matki Bożej w tajemnicy częstochowskiego obrazu Maryi Gwiazdy Ewangelizacji. Niech dobry pasterz, który powołał Ojca do kapłaństwa, mocą swego Ducha Świętego uświęca Twoje duszpasterskie zadania, obdarza pokojem i radością oraz życzliwością ludzi, posługę przyprowadzał do stroju nieskończonego miłosierdzia Bożego tych, którzy spragnieni są prawdą, miłości i sprawiedliwości. Na czas uroczystości jubileuszowej oraz na dalsze lata posługi kapłańskiej serca udziela czcigodnemu księdzu jubilatowi pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podpisano krajowy dyrektor wykonawczy Linii Katolickiej Pomocy Religijnej Polskiej Polonii, biskup pomocniczy archidiecezy Chicago, Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Andrzej Wybych. Panie, stając na czołówkę Eucharystii naszego dziękczynienia Bogu za łaski, które otrzymujemy i które otrzymaliśmy, ja szczególnie chcę dziękować za 25 lat uwielbienia Boga jako kapłan Chrystusowy w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, a także Wam, którzy żyjecie na emigracji. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, winy i słabości, aby godnie sprawować ten najświętszy. Spowiadam się do Wszechmocy i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myśląc o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas.
wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i swoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i buduje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: dlaczego ty, mężu, czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, zgromadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyła. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże. Zbawię Cię, Panie, do niebie.
Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ponieważ, gdy jeszcze wyznawałem Judaizm, jak i z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości i judaizm przewyższali wielu moich myślników z mego narodu. Ja byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się Rodzinę.
drogie siostry, zakonne zdrożenia zgromadzeń, umiłowanie przez Boga, siostry i bracia w Chrystusie, nasz Zbawicielu. Z woli Ojca Świętego Franciszka, obecny rok liturgiczny przeżywamy jako rok miłosierdzia. Jeszcze dobra.
to czyń się na moim pamiątku. I właśnie wtedy Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił dwa jakże ważne sakramenty, dzięki którym żyje Kościół. Sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. Ojcze Święty, Święty Jan Paweł II, na 50. rocznicę swojego kapłaństwa napisał książkę Dara i Tajemnice. I w tej książce można powiedzieć bardzo głęboko opisał całą historię swojego kapłańskiego życia, począwszy od dzieciństwa, przez młodość, czasy wojny, biskupstwo w Krakowie, aż do czasu, kiedy zasiadł na stolicy Piotrowej. Ale zaraz na początku już na wstępie napisał, że kapłaństwo to tajemnica, to dar przewrastający pojęcie każdego człowieka. Pisał, że nikt, żaden człowiek nie jest godny tego daru. Pisał, że kapłaństwo jest tajemnicą Bożego wybrania. I przypomniał słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Jana. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. Również przytoczę fragment listu do Hebrajczyków, mówiący, że nikt sam sobie nie bierze tej godności, ale każdy tę godność otrzymuje od Boga przez powołanie, tak jak został powołany Abraham. Dlatego kapłaństwo nikomu się nie należy. Kapłaństwo jest wielkim Bożym darem, jest wielkim Bożym powołaniem. Kapłaństwo jest wezwaniem człowieka słabego, grzesznego, mającego słabości takie same jak my, żyjącego na tym samym świecie, w tej samej rzeczywistości, aby szedł i głosił Ewangelię, by mówił ludziom o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, by niósł pojednanie, by udzielał rozgrzeszenia, by chrzcił, by prowadził ludzi przez tę ziemię do Boga, do Bożego Królestwa, do zbawienia. 25 lat temu ojciec Zbigniew Piętos 25 maja 1991 roku przyjął święcenie kapłańskie w sanktuarium Matki Bożej Człuchowskiej w niewielkim miasteczku leżącym niedaleko Tarnowa. Święceń udzielił jemu i jego kolegom wczesny biskup tarnowski, arcybiskup Józef Szyciński, późniejszy arcybiskup lubelski. Został kapłanem zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, zgromadzeniu redemptorystów. A właśnie zadaniem redemptorystów
pokrzywdzonym, opuszczonym, zwłaszcza opuszczonym duchowo. Przez te 25 lat kapłańskiego życia pracował w różnych miejscach w Polsce i poza jej granicami. Zaczął w Gdyni, był duszpasterzem, wikarem w parafii świętego Piotra Rybaka. Stamtąd posłali go do Krakowa. Pan był ekonomem wyższym seminarium duchowym. Z Krakowa przełożeni kazali mu jechać na Kres dawnej Rzeczypospolitej. Do Drohobycza i Truskawca. Dzisiaj to jest już Ukraina. Potem był przełożony z Karczewu Kamiennej. A w 2002 roku został skierowany do prac dla rodziny Radia Maryja w Chicago. I tu przyjechał i jest. I można by się dzisiaj zastanawiać, która z tych posłów była, czy jest najważniejsza. Każda była ważna. Bo wszystko, co robił, nie robił z własnej woli. Ale wszystko, co robił i robił, czynił z woli samego Jezusa Chrystusa. Bo do tych konkretnych zadań zawsze posyłał do Kościół. Bo do tych konkretnych zadań zawsze posyłali go odpowiedzialni za zgromadzenie redemptorystów przełożeni. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ojciec Zbigniew, którego już znam co najmniej 30 lat, zawsze kocham i kocham Boga i oddaje się mu całym swoim sercem. Zawsze kocham i kocha Kościół, któremu wiernie służy. Zawsze kocha i kocha polski lud, żyjący w Polsce, ale także żyjący poza granicami naszej ojczyzny, także tu w Chicago, w innych krajach świata. Dlatego, drogi ojcze, ojcze Zbigniew, w imieniu redemptorystów, w imieniu myśli obecnych, także to w tym Kościele ludzi, chciałbym ci powiedzieć, Bóg zachwyt. Dziękuję za twoją służbę Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziękuję, że kiedy trzeba było przyjechać do Chicago, nie trzymałeś się przełożeństwa z Kamrzyska, ale to wszystko zostawiłeś, bo rozumiałeś, że Kościół potrzebuje twojej posługi tu na tej amerykańskiej ziemi. Dla polskiego ludu, który idzie przez tę amerykańską ziemię do zbawienia, który potrzebuje polskiego kapłana, aby go wyspowiadał, aby go błogosławił.
ostatnich lat Twojego kapłańskiego życia zapewne masz wiele doświadczeń, wiele przeżyć i pewnie bardzo długo można by tutaj o nich dzisiaj mówić, opowiadać. Ale tak jak to już zostało powiedziane, wszystko, co robisz, robisz w imieniu Chrystusa. Robisz w imieniu Kościoła i dla Kościoła, dla zbawienia Bożego ludu. Bóg to jest bardzo dobry, który kocha każdego człowieka. A więc kocha bardzo i Ciebie. Na pewno Ci za to wynagrodzi. Kończąc, chcę Ci życzyć, byś dalsze lata swojego kapłańskiego posługiwania przeżywał tak gorliwie jak dotąd. Byś był blisko Boga, ludzi, a wśród ludzi blisko kapłanów. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Pana.
Ciebie prosimy.
Dziękujemy, że nas wybrałeś.
Niemniej Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi sprawę modlitwy wzrasta w miłości oraz z naszym powierzchni Franciszkiem, naszym biskupem uważanym oraz całym powierzchni. Pamiętaj także o naszych zmarłych, bracia i siostra, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli do Twojego świata. Dopuść ich do wyglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi.
że urodził się pierworodny syn, zapomniał przynieść kołyski. Więc pierwszą noc ojciec Zbigniew spędził w walizce. To już był znak od Pana Boga, jakie będzie życie ojca Zbigniewa, że będzie misjonarzem, że będzie głosił Słowo Boże. Początkowo chciał być kierowcą, dużo podróżować, ale Pan dopiął swojego. Drogi ojcze Zbigniewie, w imieniu redemptorystów składam Tobie najserdeczniejsze życzenia. W tym tak bardzo ważnym dniu Twojego jubileuszu 25 lat kapłaństwa. I to, czego Tobie życzę, abyś był dobrym synem, uczniem świętego Alfonsa, naszego założyciela. Abyś szedł śladami Najświętszego Odkupiciela, głosząc obfite odkupienie najbardziej Bogu. A Matka Boża, niosąc jej pomocy, niech zawsze Ciebie otacza płaszczem swojej miłości i swojej opieki. Wszechboże.
Zatem, że tych kapłanów mogą dziękować nam nie brać.
za dobre słowa. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Na końcu też wszystkim siostrom, szczególnie siostrze Brunonie, za przygotowania, ale także wszystkim siostrom za modlitwę i za to, że tutaj, w tej pięknej atmosferze mogliśmy przeżyć to nasze dzisiejsze eucharystyczne spotkanie. Zaproś Panu Wrogoliście, całemu zespołowi, Brunowi, służbie liturgicznej, ministrantom, obsłudze wymiany naszej uroczystości. Myślę, że jutro w Morbius będziemy mogli się nie zobaczyć, bo Pan Tadeusz tutaj ciężko dzisiaj pracuje. I wszystkim za wszystko mógł zadbać. Teraz chciałbym nad Panem wszystkimi odmówić modlitwę, prosząc przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego świętego papieża, prosząc o potrzebę Was i dla nas, a po błogosławieństwie panowie marszałkowie rozdadzą Panu głowy obrazy na pamiątkę właśnie tego wydarzenia, tego jubileuszu, który dzisiaj wspólnie świętujemy. Módlmy się. Ja nie pomnę nasz święty odemnowników, spowożycielów trudnych spraw, tych, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać im przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźni, co dzień zbliżamy się do świętości. Pragnę prosić Cię o stawiennictwo za wszystkimi tu obecnymi, moimi braćmi i siostrami, ich rodzinami i przyjaciółmi, wierząc, że przez Twoją miarę modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Z ufnością, miłosierdzie Boże i moc tej papieskiej modlitwy pragniemy przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Amen.